tym odcinku testuję i rozbieram tajemniczy generator sygnałowy SG003A od firmy FNIRSI. Sprawdzimy, jak jest zbudowany i do czego się nadaje. Zapraszam na film. Partnerem kanału jest firma PCBWay, jest to producent bardzo dobrej jakości obwodów drukowanych. Już za $5 możecie u nich zamówić 10 sztuk dwustronnych płytek PCB o maksymalnych wymiarach 100 na 100 mm. Firma oferuje również usługi druku 3D oraz może Wam wyprodukować elementy wyfrezowane na maszynach CNC. Polecam zapoznać się z ofertą PCBWay. Urządzenie przychodzi do nas w takim pudełku. W środku mamy kolorową instrukcję obsługi po angielsku. Sam generator w kolorze niebieskim. Pod spodem znajduje się komplet czterech przewodów zakończonych z jednej strony wtykiem bananowym 4 mm, a z drugiej krokodylkiem. Mamy też cienki zasilacz USB oraz kabel do ładowania USB-C. W komplecie mamy cztery przewody pomiarowe, z jednej strony zakończone krokodylkiem, natomiast z drugiej strony wtykiem bananowym 4 mm jest taką sprężnującą końcówką. Niestety w przypadku tego czarnego przewodu blaszka ta zainstalowana jest zbyt luźno. Po włożeniu do urządzenia przewód obraca się swobodnie. Blaszka nie zaciska się prawidłowo na tym wtyku. W przypadku reszty przewodów jest już wszystko ok. Krokodylki są średniej wielkości, są izolowane, zęby są wykonane precyzyjnie, nie są za ostre. Sprężyna w środku jest gruba, także pracują one całkiem solidnie. Po zdjęciu osłony można zauważyć, że przewód jest zbudowany z bardzo wielu cienkich, miedzianych żył, dzięki czemu jest bardzo elastyczny. Początkowo sprawia wrażenie silikonowego, jednak niestety izolacja wykonana jest z PVC. Co ciekawe, przewód nie jest ani zaciśnięty, ani zalutowany, jest po prostu zgrzany termicznie, ale trzyma się mocno. No i tak wygląda krokodylek bez izolacji. Wszystkie przewody są metrowej długości. Kabel do ładowania to USB-C, również o długości 1 metra, standardowy. Natomiast zasilacz do tego urządzenia, szczerze powiedziawszy, wygląda podejrzanie. Jest bardzo lekki i cieniutki, no ale działa, ładuje urządzenie. Takie ma parametry, 5V, 1A. Samo urządzenie sprawia bardzo przyjemne wrażenie. Obudowa jest mała, zwarta, mieści się bez problemu w dłoni. Wykonana jest z plastiku, naokoło jest taka guma w kształcie litery U, na spodzie i po bokach. Sama konstrukcja jest dość zwarta, chociaż czuć, że nie jest z grubego plastiku. Na spodzie mamy gniazdo USB-C do ładowania, włącznik zasilania. U góry mamy gniazda pomiarowe, bardzo przyzwoicie wyglądające. Zwróćcie uwagę, że są to gniazda pomiarowe pod takie wtyki, bez osłony. Także nie podłączymy tutaj zwykłych sond do multimetru, gdybyśmy chcieli. Dwa z nich pełnią funkcję wyjść, natomiast dwa wejść, w zależności od tego, jak urządzenie będzie skonfigurowane. Z przodu mamy czytelny wyświetlacz LCD o przekątnej 2,4 cala. Rozdzielczość nie została podana, ale jest to prawdopodobnie 320x240 pikseli. Wyświetlacz jest bez problemu widoczny. Tutaj występuje takie przekłamanie, natomiast gołym okiem jest dużo lepiej. Tak to wygląda. Pod wyświetlaczem mamy sekcję przycisków, które są podświetlane. W zależności od tego, jaką funkcję ustawimy na kolor biały, niebieski lub zielony. Z tyłu mamy informację, że sprzęcik zasilany jest akumulatorem o pojemności 3000 mAh. Podczas testowania, gdy urządzenie było odłożone na biurku w trybie takim czuwania, nie udało mi się przez 7 godzin rozładować tego akumulatora. Natomiast trzeba pamiętać, że czas pracy silnie zależy od tego, jakiej funkcji urządzenia używamy. W trybie pomiarowym będzie dłużej pracował, natomiast w trybie źródła prądowego czy napięciowego oczywiście odpowiednio krócej. Producent nazwał to urządzenie dość nietypowo generator sygnałowy. W praktyce bardziej przypomina ono kalibrator procesowy, czyli urządzenie do kalibrowania czujników, przetworników, do wykonywania pomiarów pętli prądowej. Taki sprzęt, można powiedzieć, bardziej dla automatyków, utrzymania ruchu, jakichś instalacjach przemysłowych, na liniach produkcyjnych itd. Ja zwróciłem uwagę na ten sprzęcik głównie z tego powodu, że potrafi on generować bardzo niskie napięcia i prądy, co przydaje mi się do testowania multimetrów. Mamy tutaj aktywne wyjście prądowe z prądem regulowanym od 0 do 24 mA, tryb prądowy pasywny, zadajnik napięcia od 0 do 24 V, zadajnik częstotliwości od 0 do 10 kHz. Urządzenie potrafi również mierzyć prąd wejściowy od 0 do 24 mA, oraz napięcie wejściowe od 0 do 30 V. W zależności od tego, jaki sygnał podamy mu na wejście i co sobie ustawimy, mamy możliwość generowania odpowiadającego mu sygnału wejściowego. Do dyspozycji mamy również prosty rejestrator sygnałów wejściowych i wyjściowych w postaci takiego wykresu oraz możliwość czasowego programowania wyjścia. Klikając przycisk na spodzie, uruchamiamy sprzęt. Włącza się on szybko i pojawia nam się ekran z ostatnio wybranymi parametrami.
Także wszelkie ustawienia są zapisywane w pamięci, nic nie ginie po wyłączeniu. Zobaczmy sobie taki przykładowy ekran zaraz po uruchomieniu urządzenia. Mamy tutaj na górze czas pracy, poziom naładowania akumulatora, tutaj mamy napięcie wejściowe, tutaj mamy zakres, czyli wartość wielkości, która odpowiada danemu napięciu, to możemy sobie ustawić dowolnie w menu urządzenia. A tutaj mamy wyjście częstotliwości taką dużą czcionką, co sugeruje, że jesteśmy w trybie ustawienia tej częstotliwości na wyjściu urządzenia. Niemały problem będzie mieć użytkownik, który zaczyna pracę z tym urządzeniem, gdyż menu tego sprzętu jest bardzo nieintuicyjne. Już samo wejście stwarza problem. Zobaczcie, że nie ma tutaj żadnego przycisku, który pozwalałby na wejście do menu. Żeby to zrobić, musimy najpierw wcisnąć przycisk FN. I teraz w zależności od tego, czy chcemy ustawiać parametry wejściowe czy wyjściowe, klikamy jeden z tych przycisków. Załóżmy, że chcemy ustawiać parametry wejściowe. No i jesteśmy w menu parametrów wejściowych. Aby wyjść z tego menu, klikamy jeszcze raz przycisk FN. Jak możecie zobaczyć, każdy przycisk ma swoją drugą funkcję, która jest pokazana tutaj pod tym podkreśleniem. No więc przeklikajmy się przez to menu i zobaczmy, co możemy tutaj ustawić. Zacznijmy od wejścia. W tym oknie ustawiamy, czy jako główna wartość ma się pokazywać wartość elektryczna, czy ta wartość range, którą sobie ustawimy. Jeżeli to zmienimy, to tutaj na pierwszym miejscu pokazuje się ta wartość nasza ustawiona, a tutaj taką mniejszą czcionką prąd. Tutaj możemy sobie ustawiać ten zakres, o którym wcześniej mówiłem, czyli wartość wysoka to jest 200, wartość niska to jest 0 w tym przypadku. I to, co wchodzi na wejście, czyli prąd 20 mA, będzie odpowiadał tej wartości 200 na wyświetlaczu. I tak samo poziom niski prądu, czyli 4 mA, będzie odpowiadał wartości 0, dlatego jeżeli wyjdziemy z tego menu, prąd ma wartość 0, to tutaj ten zakres spada na minus 50, gdyż jest to mniej niż 4 mA. Tutaj możemy sobie skalibrować urządzenie, podając odpowiedni prąd i regulując tutaj wartość dla danego prądu 24 mA, 1 mA i 0 mA. I to w zasadzie wszystko, jeżeli chodzi o parametry wejściowe. To samo dla napięcia, dokładnie takie samo menu. Pod tą ikonką ustawień możemy sobie włączać i wyłączać połączenie USB. Tu możemy sobie zmienić domyślne pokazywanie na ekranie wartości liczbowych lub tego wykresu. Tu możemy ustawić język, podświetlenie, włączyć i wyłączyć buzzer. Pod menu Convert możemy sobie ustawić, dla jakich poziomów wartości wejściowych napięcia i prądu urządzenie będzie generować odpowiednie wartości wyjściowe napięcia, prądu lub częstotliwości, w zależności co sobie tam ustawimy. To są ustawienia globalne. Tutaj możemy sobie włączyć lub wyłączyć timer oraz ustawić czas, po jakim urządzenie przestanie generować dany sygnał. Tutaj mamy ustawienia trybu graficznego, rysowanie wykresu oraz automatyczne dopasowywanie się podziałki do mierzonej lub generowanej wielkości. A tutaj ustawiamy sobie czas odświeżenia na jedną działkę. Teraz zobaczmy na parametry wyjściowe. Klikamy FN i Out. Tutaj możemy już generować więcej sygnałów. Tutaj mamy generowanie prądu w miliamperach. Tak samo tutaj możemy generować wartość prądu, ustawiając po prostu miliampery lub ten zakres, który sobie tam nastawiliśmy. Możemy sobie ustawić limity zakresu, napięcie pętli. Tutaj mamy te zakresy wysoki, niski, odpowiadający mu zakres wyjściowy, wysoki oraz niski. Tutaj możemy sobie zaprogramować generowanie prądu. Możemy wybrać, czy urządzenie będzie pracować cyklicznie oraz jednorazowo w górę lub w dół. Mamy tutaj liczbę cykli, wartość początkową, wartość końcową. Możemy sobie ustawić wielkość kroku, co jaki ma się zmieniać ta wartość. Czas każdego kroku od 1/10 sekundy do 6,5 tysiąca sekund. Czas przerwy pomiędzy cyklami. A tutaj odpowiednio, jeżeli zaczynamy od najwyższej wartości, to kroki w dół. Czas każdego kroku w dół, no i również czas przerwy. Pod tym menu preset możemy sobie ustawić 4 wartości, które będziemy mogli sobie szybko ustawić. One będą się znajdować pod każdym z tych przycisków. No i tutaj kalibracja. Urządzenie podaje odpowiedni prąd, a my go mierzymy jakimś zewnętrznym amperomierzem i doregulowujemy sobie tutaj tymi wartościami, żeby wyszło idealnie 18 mA. Analogicznie 12 i 6 mA. Mamy 3 punkty kalibracyjne. Menu napięcia jest analogiczne jak menu prądu. Tutaj możemy sobie jeszcze ustawić zabezpieczenie, zakres, program tak samo jak i w przypadku prądu. Również ustawienia pod przyciskami i kalibrację analogicznie jak w przypadku prądu. XMT to jest tryb pasywny i urządzenie wpinamy w pętlę, no i ono ustawia odpowiedni prąd. Analogicznie mamy tutaj zakres. Również w tym trybie możemy ustawić program, ustawienia pod przyciskami, no i kalibracja. W menu częstotliwości możemy sobie ustawić 4 typy przebiegów. Możemy ustawić zakres częstotliwości wyjściowych do 200 kHz. Tutaj możemy sobie ustawić wartość szczytową napięcia tego przebiegu, maksymalnie do 24 V. Analogicznie jak w poprzednich przykładach mamy zakresy, możemy również programować to wyjście, ustawiać sobie 4 zapisane wartości w pamięci pod przyciskami. Tutaj możemy sobie ustawić parametry generowania sygnału prędkości obrotowej silnika. Mamy obroty na godzinę, na minutę, na sekundę. Tu jest ilość pulsów na jeden obrót, a tutaj szczerze powiedziawszy nie wiem. Także zostawiam to Wam. Tak to wygląda.
Ostatnie menu oznaczone jako 24V służy do generowania sygnału pętli prądowej. Możemy tym sobie sprawdzić czujniki, które pracują w takiej pętli. Urządzenie włączy zasilanie 24V i rozpocznie jednocześnie monitorowanie prądu w pętli. Oprócz tego możemy sobie włączyć dodatkowe zasilanie 24V niezależnie od tego na wyjściu in-. Tutaj ustawiamy, czy napięcie ma się od razu załączać po wejściu w to menu, czy musimy je ręcznie uruchamiać. Range analogicznie jak było w poprzednich przypadkach, no i kalibracja również tak samo. No i teraz sobie skontrolujmy, jak urządzenie spisuje się przy zadawaniu parametrów wyjściowych. Tutaj ustawiłem już zadajnik napięcia, włączam wyjście, no i jedziemy, 1 mV, nie ma żadnych zmian, tutaj jak i również tutaj na górze na multimetrze laboratoryjnym, który jest połączony równolegle. 5 mV żadnych zmian, 10 mV nic, 20 mV, przy 21 mV mamy 13 mV na wyjściu, przy 30 22, przy 40 32, przy 50 100 mV, 200 mV, 300, 400, 500 mili, 1 V. Cały czas jest tutaj troszkę za nisko. 2, 5 V, 10 V. V, 20 i dochodząc do 24V, zauważcie, że urządzenie nie jest w stanie wygenerować pełnego napięcia wyjściowego. Mamy spadek około 0,5V. Ja oczywiście wcześniej wykonałem pełne pomiary, które za chwilę Wam przedstawię w postaci tabelki. Pod filmem dodam do niej link, także każdy zainteresowany będzie sobie ją mógł przejrzeć. Jestem w trybie zadajnika prądowego, włączam wyjście, no i jedziemy. 1 mikroamper. Nic, 2 mikroampery, 3, 4, 5, 10 mikroamperów, 20, 50 mikroamperów, 100 mikroamperów, 200 mikro, 500 mikro, 1 mA, 2, 3, 5, to już jest bardzo ładnie, 10, 15 mili. 20 mA, no i 24 mA, tutaj bez żadnych problemów do samego końca jedzie. W trybie zadajnika napięcia do praktycznie 400 mV jesteśmy poza zakresem błędu, który podawał producent. Od 500 mV jest już zgodnie ze specyfikacją, aż do 23 V, gdzie trochę znowu odjeżdża, no i przy 24 V jest już ten błąd niedopuszczalny. W przypadku zadajnika prądowego, pomimo że tutaj jest taka duża różnica na początku, to ten błąd mieści się w specyfikacji producenta, także tutaj nie można mieć zastrzeżeń. No i tak to wygląda od 1 mA. Z tego co widzę, pomiary wyszły podobnie. Tutaj do samego końca jest bardzo dobrze. Zdecydowanie lepiej niż w przypadku napięcia. Ten arkusz możecie sobie oczywiście podejrzeć, klikając na link pod filmem. Teraz sobie sprawdzimy, jak urządzenie daje sobie radę w trybie pomiaru. Podłączamy się tutaj do wejścia in+. W moim przypadku jest to zasilacz laboratoryjny Korat, no i jedziemy od zera. Mamy około 10,5 mV, tutaj pokazuje się wynik pomiaru na wejściu. 20 mili, 50 mili. Niestety taką ma rozdzielczość Korat, nie jestem w stanie precyzyjnie tego ustawić, ale widać, że pomiary są w miarę zgodne. 100 mV, około. 200, 500.
1 V, 2 V, 3, 4, 6, 10 V. Dwadzieścia voltów, 25 i 30 voltów. Maksymalnie tyle możemy podać tutaj na wejście. Powyżej tego napięcia już pomiar nie jest dokonywany. Analogicznie skontrolujemy sobie pomiar prądu przez urządzenie. Tutaj oczywiście znowu ograniczeniem będzie mój zasilacz, także minimalna wartość to jest 1,75 mA. No i jak widać jest w porządku. Jedziemy dalej, około 3,3 mA, w porządku, 5 mA niecałe, bardzo dobrze, prawie 10, mA, wszystko się zgadza. No i 24 ponad. A zobaczmy dalej, czy coś zmierzy. Do 25,5 mA mierzy, potem już staje. Jest w porządku tutaj. No i tak prezentują się wyniki pomiarów. Tutaj zrobione poza filmem, na spokojnie. Jak widać, w przypadku pomiaru napięcia wszystko jest zgodnie ze specyfikacją. W przypadku pomiaru prądu tutaj mamy niedużą odchyłkę od tej deklarowanej dokładności 0,1%, ale nie ma jakiejś tragedii. Teraz sobie sprawdzimy tą funkcję programowania wyjścia. Klikamy FN Out, mamy tutaj wyjście napięcia. Zjeżdżamy na dół na program. I teraz tak, ustawione mam cykle, 10005 takich cykli. Wartość początkowa 0 V, wartość końcowa 20 V, krok co 1 V. Czas każdego kroku 1 sekunda, czas przerwy 1 sekunda, no i potem od tych 20 V, żeby urządzenie zjeżdżało co 1 V, co pół sekundy i zatrzymywało się po każdym takim pełnym cyklu na 2 sekundy. Teraz wychodzimy z tego menu. Żeby uruchomić tą funkcję programowania, klikamy FN i Auto. Zauważcie, nie wiem czy to widać, ale podświetlenie zmieniło się tutaj na niebiesko. Żeby uruchomić ten program, klikamy po prostu On. No i program się wykonuje. Tutaj na dole pokazana jest liczba ustawionych cykli, natomiast tutaj liczba cykli, które pozostały do wykonania, a tutaj jest czas całego procesu od momentu kliknięcia przycisku On. Jak widać działa to prawidłowo, w górę idzie co 1 sekundę, teraz w dół powinno iść co pół sekundy. No i tak jest. No i tak to wygląda, funkcja działa. Analogicznie będzie działała w przypadku prądu, także nie ma tutaj sensu powtarzać tego. Jedziemy dalej. Dalej mamy funkcję XMT, jest to tryb pasywny, czyli urządzenie pracuje jako element pętli prądowej i możemy dzięki niemu regulować prąd płynący w tej pętli, jak również jednocześnie kontrolować napięcie pętli. No i spójrzcie, tak wygląda podłączenie. Tutaj mamy zasilanie pętli prądowej, minus zasilania. Tutaj mamy wyjście z pętli, szeregowo. No i tutaj na amperomierz drugi biegun, żeby dokonać pomiaru. Ustawmy sobie na przykład, że chcemy symulować czujnik poziomu płynu. Interesuje mnie zakres od 0 do 500 litrów. Prąd pętli 4,20 mA. No i teraz tak, tutaj sobie ustawiłem zakres maksymalny 500 litrów. Zakres minimalny 0 litrów. Dla 500 litrów wyjście 20 mA, a dla 0 litrów wyjście 4 mA. W tym momencie mamy 0 litrów. Czujnik jest wyłączony. Włączamy czujnik. Dla 0 litrów mamy 4 mA prądu. Wszystko się zgadza. Ustawmy powiedzmy 100 litrów, 200, 300, 400, 500 litrów. No i mamy prawie 20 mA, prawie 100% poziomu w pętli. Także wszystko się zgadza. Działa to prawidłowo. A dzięki temu możemy sobie symulować praktycznie dowolny czujnik pracujący w takiej pętli prądowej. Czyli możemy na przykład zastąpić tymczasowo uszkodzony jakiś element tej pętli. Ale również zauważcie, że możemy tutaj ustawić też program. Także tak to działa. Na tym niebieskim wyjściu możemy sobie ustawić niezależne wyjście napięcia 24 V. No i co, zobaczmy dalej. Wyjście częstotliwości. No i zobaczcie, do wyjścia podłączyłem oscyloskop.
Mam ustawiony sygnał prostokątny, zakres do 1 kHz, amplituda 24 V. Mamy 100 Hz, 200, 300, 400. Działa. Teraz sprawdźmy sygnał PWM. I przyciskiem Alt możemy zjechać na dół, zmieniać częstotliwość. Ustawmy na 1 kHz. No i zobaczcie. Wszystko działa bez żadnego problemu. Zmieńmy sobie amplitudę, powiedzmy, na 10 V. No i jest. Regulacja działa. No i tutaj oczywiście też możemy włączyć program. Sprawdźmy sobie na koniec jeszcze tę funkcję konwersji. Załóżmy, że interesuje nas przetworzenie napięcia wejściowego na prąd wyjściowy. Czyli klikamy Fn in, mamy napięcie wejściowe, zakres. I teraz chcemy mieć na wyjściu prąd, czyli dajemy na miliampery. I tutaj w menu konwersji, w menu ustawień, musimy sobie ustawić odpowiedni przelicznik. No czyli w tym przypadku będzie 1:1. Żeby uruchomić to przetwarzanie, klikamy Fn i tu na dole konwert. No i teraz włączam napięcie wejściowe z zasilacza, mam ustawione 5 V. No i zobaczcie, jest 5 mA. Zwiększając napięcie wejściowe na 6, 7, 8, 9, 10 V, na wyjściu mamy 10 mA. Także tak to działa. Oczywiście możemy sobie ustawić inny przelicznik. Załóżmy, że 1:2. No i mamy dla napięcia wejściowego 10 V, 20 mA napięcia wyjściowego. No i zjeżdżając w dół, wszystko jest mnożone jakby razy 2. Analogicznie będzie w przypadku na przykład częstotliwości. Ustawiamy sobie na wyjściu herce. Impuls normalny. Tutaj sobie, powiedzmy, ustawmy przelicznik taki, czyli dla 10 V mamy 2 kHz. No i teraz daję Fn convert. Mam 2 kHz, 10 V, włączam wyjście. No i zobaczcie, zmieniając napięcie wejściowe, zmienia się częstotliwość. Oczywiście do 10 V tylko, bo to jest maksymalny zakres. No i tak to działa. No jeszcze spróbujmy ten przebieg PWM. No i działa. Także spoko. Widać, że mamy tutaj dość dużo opcji konfiguracji. Jeżeli chodzi o aktualizację firmware'u, to faktycznie po podłączeniu urządzenia do komputera i wciśnięciu włącznika pojawia się nam dysk przenośny o nazwie bootloader, ale niestety na ten moment i tak nie uda się nam tego zaktualizować, gdyż po prostu FNIRSI nie udostępnia na swojej stronie w tym momencie żadnego nowszego oprogramowania. Jeżeli takie się pojawi, to wystarczy je wypakować i po prostu wgrać do tego dysku plik. Urządzenie powinno się samoczynnie zaktualizować po krótkim czasie. No i zobaczcie, tutaj mamy wejście akumulatora, tutaj jest buzzer, tutaj mamy układ kontroli ładowania, tu jest przetwornica dająca ponad 25 V, no jest to napięcie potrzebne do zasilania pętli prądowej, tutaj mamy malutki stabilizatorek, który podaje napięcie 3 V, nie 3,3, jest to napięcie zasilające mikrokontroler oraz całą logikę,
Tu mamy układ logiczny do przełączania wyjść. Wzmacniacz operacyjny TL062, 1 i drugi. Tutaj mamy optoizolację wejść. Masa nie jest izolowana. I jeszcze jest to, czego szukałem, czyli źródło napięcia odniesienia TL431. Tutaj jeszcze mamy pamięć EEPROM do zapisywania ustawień. No i oprócz tego tyle. Szczerze powiedziawszy, wiele elementów tutaj nie ma. Jeżeli chodzi o gniazda pomiarowe, to wyglądają całkiem spoko. Są dobrze przylutowane do płyty, że tutaj nie ma żadnych zastrzeżeń. Zobaczmy, co jest z drugiej strony. Mamy standardowe mikroswitche, diody podświetlające, to jest włącznik zasilania, gniazdo USB-C do ładowania, mikrokontroler. Jest to chiński ARM Cortex M3. No i wykorzystałem tutaj wewnętrzne przetworniki analogowo-cyfrowe tego mikrokontrolera. To są prawdopodobnie diody RGB. No i tak to wygląda. Myślę, że jest całkiem przyzwoicie. Jest to całkiem fajne, małe, sprytne urządzenie o dość dużych możliwościach i niewygórowanej cenie. Natomiast oczywiście nie obyło się tutaj bez mankamentów. Przede wszystkim duża niedokładność, jeżeli chodzi o nastawy napięcia wyjściowego na początkowych zakresach oraz dość zagmatwane menu, które na początku może sprawiać problemy. Oprócz tego myślę, że sprzęt jest całkiem przyzwoity. Natomiast ostateczną ocenę użyteczności pozostawiam Wam, gdyż nie jest to urządzenie z mojej niszy. Dajcie znać o tym, co sądzicie. Na pewno coś pominąłem, także proszę o wyrozumiałość i napisanie tego w komentarzu. No i to by było na tyle. Do zobaczenia, do następnego filmu. Trzymajcie się.